Dzień dobry Państwu. Odnosimy się dzisiaj jako Konfederacja do propozycji zorganizowania referendum w sprawie imigracji, masowej imigracji do Polski. PiS podniósł ten temat, natomiast w naszej ocenie ten temat jest na tyle ważny, że nie można go zawężać do jednej cząstkowej regulacji unijnej. Proponujemy zapytać Polaków o to, co naprawdę ważne. Proponujemy zapytać Polaków o to, co rzeczywiście Polaków interesuje i wpłynie na przyszłość naszego narodu, wpłynie na przyszłość naszego państwa, naszego społeczeństwa, tego jak będzie wyglądało nasze życie, naszych dzieci i naszych wnuków. Proponujemy rozszerzyć pytania referendalne do 5. To nie jest bardzo długa lista, to jest 5 bardzo podstawowych kwestii, które już w tej chwili obecne są w polityce rządu. Chodzi o to, żeby rząd ustalił, czy społeczeństwo popiera to, co rząd robi. Nie przedłużając, przechodzę do prezentacji tych pytań. Pierwsze pytanie Państwo znają, to jest pytanie o przymusową relokację proponowaną przez Unię Europejską, czy Polacy są za tym, czy nie. Pytanie drugie, które proponujemy. Czy Pan, Pani popiera świadczenia socjalne dla imigrantów nie będących obywatelami Unii Europejskiej? To wymaga odpowiedzi. Pytanie trzecie. Czy Pan, Pani popiera wypłacanie imigrantom minimalnej polskiej emerytury w sytuacji, gdy imigrant nie odprowadzał składek emerytalnych do ZUS lub innego właściwego organu ubezpieczeń społecznych w Polsce przez okres upoważniający do uzyskania takiego świadczenia przez Polaków? To pytanie w istocie dotyczy, czy chcemy w swoim państwie socjalnie, emerytalnie uprzywilejować cudzoziemców, co już w tej chwili ma miejsce za rządów premiera Morawieckiego. Pytanie czwarte. Czy Pan, Pani popiera wprowadzanie ułatwień i uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państw odmiennych kulturowo od Polski, na przykład państw islamskich? Widzimy to w prawie każdej ustawie dotyczącej rynku pracy, dotyczącej cudzoziemców, że premier Morawiecki prze do tych uproszczeń. Polacy powinni mieć prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. I pytanie piąte dotyczące tej kontrowersyjnej propozycji zmiany rozporządzenia przez MSZ. Czy Pan, Pani popiera projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zakłada przyjmowanie do Polski co najmniej 400 tysięcy imigrantów rocznie? Czas zacząć rozmawiać o konkretach, zacząć rozmawiać o konkretnych liczbach, o konkretnych rozwiązaniach. PiS chciałby zwekslować dyskusję o modelu masowej imigracji, o modelu polityki imigracyjnej na Unię Europejską. My odbijamy piłeczkę i mówimy, zapytajmy Polaków o to, co robi polski rząd, o to, jak naprawdę wygląda ta polityka. Nie przerzucajmy się odpowiedzialnością, kto jest większym hipokrytem, czy premier Morawiecki, czy były premier Tusk. Obaj są hipokrytami, doskonale to wiemy. Zapytajmy o to, jaką politykę w przyszłości ma realizować nasze państwo, nie Unia Europejska, ale nasze państwo. My w tych wszystkich czterech pytaniach, które dodajemy, mamy swobodę wyboru i powinniśmy wybierać mądrze, wybierać świadomie. To Konfederacja jako jedyna siła polityczna proponuje odpowiedzialną politykę migracyjną. Zapytajmy Polaków, czy chcą odpowiedzialnej polityki migracyjnej, czy chcą tego, co proponował premier Tusk, a co teraz realizuje premier Morawiecki. Oddaję głos rzecznikowi Konfederacji, Anna Bryłko. Szanowni Państwo, Konfederacja żąda poważnego referendum imigracyjnego. 19 czerwca w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra spraw zagranicznych dotyczący w sprawie cudzoziemców, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Jest to tak zwany uproszczony model wydawania wizy. W ocenie skutków regulacji tego rozporządzenia czytamy dokładnie, że będzie ono dotyczyło nie mniej niż 400 tysięcy cudzoziemców rocznie, czyli w najbliższych 10 latach będzie dotyczyło to 4 milionów cudzoziemców, 4 milionów imigrantów. I między innymi tego dotyczą nasze propozycje rozszerzenia pytań referendalnych. Pytania, czy Polacy zgadzają się na to, żeby ten model uproszczony stosować również do obywateli państw takich jak Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Indonezja, Iran, Kazachstan, Kuwejt, Nigeria, Pakistan, Turcja, Uzbekistan, bo jest to konkretne, poważne pytanie dotyczące realnej polityki imigracyjnej państwa polskiego. A jedyne pytanie, które zostało sformułowane i najprawdopodobniej przez partię rządzącą zostanie sformułowane, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie relokacji, której wszyscy zdajemy sobie sprawę i cała klasa polityczna jest przeciwna tejże przymusowej relokacji. Obserwujemy w ostatnich dniach wszystko to, co się dzieje również we Francji, te olbrzymie zamieszki. Polska powinna być mądra przed szkodą, a nie po szkodzie i wyciągnąć wnioski z tej polityki imigracyjnej, którą prowadziły państwa Europy Zachodniej, a nie popełniać ich błędów. Czy są jakieś pytania?
Państwu już przygotowywane na życzenie przedsiębiorcy, którym brakuje rąk do pracy, którzy chcieliby usprowadzić pracowników. Od dawna premier przedstawia taką narrację, iż wszystkie uproszczenia i otwieranie, polityka otwartych granic, którą de facto prowadzi PiS, inaczej nie da się tego nazwać. Przypomnijmy, że mówimy o otwarciu granic nie tylko dla masowego ruchu od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, ale to otwarcie granic miało miejsce już wcześniej. PiS zwiększał specjalnie obsadę placówek w Azji po to, żeby szybciej i łatwiej obsługiwać ruch migracyjny z Azji do Europy, konkretnie do Polski. I oczywiście to się odbywało częściowo na życzenie biznesu. Natomiast poza oczekiwaniami biznesu, rząd polski powinien uwzględniać jeszcze długookresowe interesy społeczne, takie jak bezpieczeństwo, takie jak pokój społeczny, takie jak harmonijne współżycie społeczne, takie jak zdolność sprowadzanych tu pracowników do posługiwania się językiem polskim. Przypomnijmy, że państwo polskie, na przykład w odróżnieniu od Niemiec, nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. A wymagania związane na przykład z dojściem do obywatelstwa zostały przez PiS wręcz zliberalizowane. W związku z czym jedno to są interesy biznesu i my jako Konfederacja jesteśmy partią proprzedsiębiorczą, która uważa, że trzeba wspierać rozwój gospodarczy, to jest oczywiste, ale drugie to są pewne kryteria, które my musimy jako społeczeństwo określić po to, żeby nie zrobić sobie takiej szkody, jak zrobiły sobie Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, gdzie w tej chwili no, ich społeczeństwa uległy już całkowitej kulturowej dezintegracji. To, co się dzieje przecież we Francji, zamieszki w kilkuset miastach, sytuacja na granicy wojny domowej, no bo mamy ponad 50 tysięcy zmobilizowanych oddziałów policyjnych, które próbują zapanować nad nie tylko zamieszkami, ale zniszczeniami. Mamy już ileś ofiar śmiertelnych, mamy spalone biblioteki, ratusze, domy prywatne samorządowców, bloki mieszkalne, sklepy, galerie handlowe. To nie jest normalna sytuacja. I my takiej sytuacji w Polsce nie chcemy. Rozwój gospodarczy jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. Bardzo ważne są potrzeby rynku pracy. Ale jeszcze ważniejsze jest bezpieczeństwo i my musimy te cele wyważać. I na tym polega odpowiedzialna polityka migracyjna, żebyśmy o jedno zadbali, a z drugiego nie zrezygnowali. Donald Tusk w tej chwili powtórzył to samo, co my, tylko dwa tygodnie później. Dlatego, że my krytykowaliśmy to rozporządzenie, o którym powiedziała Anna Bryłka, mniej więcej dwa tygodnie temu na konferencji prasowej pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych i podobnie wcześniejsze ustawy dotyczące przyspieszania masowej imigracji z obcych kręgów kulturowych do Polski nagłaśnialiśmy. Robimy to od wielu lat. Jako jedyni często to robiliśmy. Donald Tusk w tej chwili po prostu powtórzył to, co my. W naszej ocenie jest w tych sprawach zupełnie niewiarygodny. Natomiast dobrze, że to, co mówimy, zaczyna docierać szerzej, bo większa jest szansa na to, że opamiętamy się przed szkodą, zanim będzie już za późno. W państwach zachodnich często nie można wyartykułować takich postulatów, ponieważ mnóstwo cudzoziemców zostało obdarzone prawami obywatelskimi i po prostu wynik wyborczy już jest w pewien sposób zdeterminowany sytuacją ludnościową. W Polsce jeszcze tak nie jest. Bądźmy mądrzy przed szkodą, wyciągajmy wnioski z tego, jaką szkodę wyrządziły swoim społeczeństwom proimigracyjne, tak prawie jak i lewicowe rządy na Zachodzie. A jak pan uważa, to wystąpienie Donalda Tuska do tego nagrania to jest bardziej uderzenie w PiS, czy może bardziej chęć pozyskania elektoratu Konfederacji? W mojej ocenie to jest rywalizacja wyborcza z Konfederacją przede wszystkim, dlatego że wiarygodność Tuska w obszarze wyborców PiSu jest zerowa. Natomiast oczywiście Platforma chciałaby zatrzymać odpływ wyborców Platformy Obywatelskiej do Konfederacji. Ten odpływ wyborców od Platformy Obywatelskiej do Konfederacji zaczął się. On trwa. Nasze wzrosty sondażowe to są zarówno rozczarowani wyborcy Platformy, jak i rozczarowani wyborcy PiSu. My podobne zabiegi widzieliśmy 3 lata temu w trakcie kampanii prezydenckiej. Przypomnę, że na przykład Rafał Trzaskowski przed drugą turą wyborów prezydenckich mówił, że on to w sumie jest taki wolnorynkowy jak wyborcy Krzysztofa Bosaka, na Marsz Niepodległości też by przyszedł. Szybko ta retoryka się skończyła po wyborach, już jako prezydent Warszawy utrudniał Marsz Niepodległości, do wolnorynkowych haseł jakoś do dzisiaj nie wraca. Więc widzimy, że to jest hipokryzja polityków Platformy i my tą hipokryzję będziemy nazywać po imieniu i demaskować. Dziękuję bardzo.